Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, czy Biblia nie mówi nam, że wszystkie rzeczy będą pojednane? A jeśli tak, to czy w końcu wszyscy ludzie nie zostaną zbawieni? Odpowiadając na to pytanie, musimy zauważyć, że faktycznie na to pytanie, czy Biblia nie mówi nam, że wszystkie rzeczy będą pojednane, a jeśli tak, to czy w końcu wszyscy ludzie nie zostaną zbawieni, jest pewnego rodzaju zabłądzenie związane z tym pytaniem. Ponieważ prawdą jest, że wszystkie rzeczy będą pojednane z Bogiem, ale nie wszyscy ludzie. Werset, do którego odnosi się to pytanie, jest właśnie na to dowodem, gdyż pochodzi on z Kolosan 1 rozdziału 19 i 20 werset. List do Kolosan, 1 rozdział, 19 i 20 werset. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w Nim mieszkała wszelka pełność i żeby przezeń pojednał z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń i to, co na ziemi i to, co na niebiosach. Czyli widzimy, że ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Ten werset mówi o rzeczach, a nie o osobach. Cały wszechświat został zabrudzony, splamiony przez grzech człowieka. Czytamy o tym w Rzymian 8 rozdział 20 werset. Rzymian 8, 20 mówi w ten sposób. Rzymian 8, 20. Gdyż stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek bożych. Czyli jednoznacznie widzimy, że cały wszechświat został splamiony przez grzech człowieka. I to mówi Rzymian 8:20 między innymi. Dlatego też wszystkie rzeczy mają potrzebę odzyskania harmonii z Bogiem, i to na jedynej podstawie dzieła Pana Jezusa na krzyżu, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. O czym mówi Kolosan 1 rozdział, werset 20. O tym możemy właśnie w tym miejscu przeczytać. Kolosan 1:20, końcówka wersetu. Uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń i to, co na niebie, i to, co na ziemi. Zatem odpowiedź na to pytanie, które brzmiało, czy Biblia nie mówi nam, że wszystkie rzeczy będą pojednane, a jeśli tak, to czy w końcu wszyscy ludzie nie zostaną zbawieni? Odpowiedź jest taka, że owszem, Biblia mówi, że wszystkie rzeczy będą pojednane, ale to nie oznacza, że w końcu wszyscy ludzie będą zbawieni. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.